witam panią pasażerów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dobry. Proszę spojrzeć. Dobry. To są nasze obrazy na studencką wystawę w IMCE. Tylko tam nas chcieli wystawić. No tak. Ale co pan o nich sądzi? Każdy wybór jest dobry, bo jest wasz. Żeby znaleźć swoją drogę, nie malujcie jak Mondrian, bo on już to zrobił. Nawet Mondrian niech nie maluje jak Mondrian. Nawet nie malujcie jak Strzemiński. Nawet niech Strzemiński nie maluje jak Strzemiński. I tu ma pan rację. A profesorze, profesor był asystentem Malewicza. Nie wiem, przecież on sobie musiał zdawać sprawę, że te jego abstrakcje będą niezrozumiałe dla ludzi. Malewicz zamknął się w kombinacjach form geometrycznych. Możecie te wszystkie dzieła podziwiać, ale tylko po to, by je odrzucić i szukać nowej formy wyrazu. Ale jak ją znaleźć? Wybór zawsze należy do was. W sztuce i w miłości można dać tylko to, co się ma. A tu ma pan inną odpowiedź. Oczekujemy od plastyków prac malarskich głęboko realistycznych, ukazujących świat rewolucyjnie w duchu wymogów socjalistycznych. Sztuka głosząca bezideowość czy chociażby obojętność wobec problematyki społecznej jest w gruncie rzeczy sztuką o ideologii wrogiej postępowi, wrogiej każdemu człowiekowi pracy. Obojętnej sztuki nigdy nie było i nie ma. Tak piszą po ogólnopolskim festiwalu sztuk plastycznych. Kiedyś też wierzyłem, że jedynym zadaniem sztuki jest służyć przemianom społecznym. Ale był to rok 1919. Jeszcze wierzyłem w rewolucję. No a teraz nie jest pan profesor za realizmem? No właśnie. Uważam, że trzeba malować w zgodzie z samym sobą. Jak was nie przekonałem, zajmijcie się czymś innym. Nie. No ty niczym. Dzięki. Do widzenia.